Mamy tutaj dany wykres pewnej funkcji G od X, która ma taki punkt, który intuicyjnie nazwalibyśmy takim punktem nieciągłości. I naszym zadaniem jest obliczenie granicy funkcji w tym właśnie punkcie, w którym się coś dziwnego dzieje. No to przypomnijmy sobie najpierw, co to znaczy obliczyć granicę. Co to jest granica funkcji? No jak chcemy obliczyć granicę funkcji, to musimy patrzeć, do czego dążą wartości tej funkcji wtedy, kiedy argument dąży do, si do siódemki. Czyli na przykład najpierw Będziemy tutaj dążyć z argumentem do siódemki z lewej strony, czyli będziemy patrzyć na wartości funkcji dla x. -ów. Na przykład dla x równego 3 wartość funkcji jest gdzieś tutaj. Dla x równego 4 wartość funkcji jest troszkę więcej niż minus 2. Dla x równego 5 wartość funkcji jest gdzieś tutaj. Dla x równego 6 tutaj mamy jakąś, mniej więcej tu mamy wartość funkcji. Dla x równego 6,5 wartość funkcji jest taka. I widzimy, że jak będziemy się tutaj zbliżać, z x do 7 z lewej strony, dla x równego 6,9, 6,99, 6,999, no to widzimy, że będziemy się zbliżali do zera. Te wartości będą dążyły do zera, jak będziemy z xem dążyć do 7. To wartości tej funkcji g będą dążyć do zera. Więc wygląda to, że tą granicą chyba będzie 0. Ale jeszcze popatrzmy, jak to wygląda, jak dążymy do 7 z argumentem z xem z prawej strony. No, dla x równego 9 wartość funkcji jest tutaj powyżej 5, gdzieś około 5,5. Dla x równego 8 wartość funkcji jest tutaj 2 z jakimś ułamkiem. Dla x równego 7,5 no to gdzieś około 1 jest ta wartość. No, ale jak będziemy tutaj się zbliżali z x do 7 i będzie na przykład 7,1, 7,01, 7,0001, no to widzimy, że również te wartości będą dążyły do zera. Czyli Granicą tej, fun tej funkcji w punkcie x równym 7 jest 0 na tyle, na ile jesteśmy w stanie przy tej rozdzielczości odczytać to z wykresu. No dobrze, ale tutaj coś ciekawego się dzieje, ponieważ jak odczytamy wartość tej funkcji w siódemce, ile jest g od 7, no to widzimy, że to jest ten punkt. Wartość tej funkcji w siódemce jest równa 3. No i to jest ciekawe, dlatego że wartość funkcji w siódemce jest inna niż granica tej funkcji w siódemce. Granica jest 0, a wartość jest 3. No i to jest właśnie taki test na nieciągłość. O tym w kolejnych filmach sobie więcej powiemy, ale właśnie jeżeli jest taka sytuacja jak tutaj, że wartość funkcji jest inna niż granica funkcji w tym samym punkcie, to znaczy, że ta funkcja jest nieciągła w tym punkcie. To jest właśnie taki test, tutaj na tym przykładzie widzimy, co to formalnie znaczy, że funkcja jest nieciągła, to znaczy, że granica tej funkcji w tym punkcie jest inna niż wartość funkcji w tym punkcie.